Żyjąc na ziemi, Pan Jezus Chrystus spotkał na Jego drodze wielu ludzi. Niektórzy zaś z wierzących widzieli Chrystusa podczas Jego wniebowstąpienia. Dlatego myślę, że przyglądając się Jego spotkaniami, zajmując się Jego spotkaniami z ludźmi, możemy wyróżnić 5 części. Po pierwsze, dzieciństwo Pana Jezusa Chrystusa i okres młodości do około 30 roku życia. O tym czasie nie wiemy zbyt wiele, jedynie Mateusz i Łukasz podają kilka faktów z tego okresu. Po drugie, czas Jego służby wynoszący około 3 lata. Ten okres bardzo dokładnie relacjonuje każda Ewangelia. Po trzecie, godziny Jego cierpień i ukrzyżowanie, o których Łukasz mówi, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Ta pora zaczyna się proroctwem arcykapłana Kajfasza, a kończy się przebiciem boku Pana Jezusa. Potem został on złożony do grobu. Czwarty okres to jest okres od Jego zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia. Podczas tych 40 dni Pan ukazywał się wierzącym w swoim zmartwychwstałym ciele. I piąta grupa, czas, w którym Jezus Chrystus jako uwielbiony człowiek w niebie przebywa w otoczeniu tych, których wykupił. O tych spotkaniach czytamy w Dziejach Apostolskich i Księdze Objawienia.